Dzień dobry, przyjaciele. Opowiem wam coś niesamowitego. Na świecie jest wiele bardzo bogatych instytucji religijnych, ale prawdopodobnie najbogatszą z nich jest Kościół rzymskokatolicki. Trudno jest dokładnie określić wartość posiadanego przez niego majątku. Kiedy jednak weźmiemy pod uwagę srebro, złoto, bezcenne dzieła sztuki oraz nieruchomości na całym świecie, dochodzimy do bilionów. Proroctwo biblijne mówi, że w ostatnich dniach istnieć będzie potężna i bogata organizacja religijna. Zostańcie z nami. Będziemy mówić o tym na kolejnym wykładzie z serii Apokalipsa Teraz. Witam wszystkich. Cieszę się, że jesteście tu, ponieważ przed nami bardzo ważne studium dotyczące USA w kontekście proroctw biblijnych. Zanim zaczniemy, chciałbym przekazać krótkie pozdrowienia. Pastor Ross wspomniał, że słuchają nas osoby z Mikronezji, z wyspy Pohnpei. Byłem tam dwa razy i prowadziłem tam misję. Nauczyłem się, jak powiedzieć dobry wieczór wszystkim. Nigdy więcej nie będę miał okazji, żeby to zrobić, więc przesyłam wam specjalne pozdrowienia, przyjaciele. Dobry wieczór, друзья. Buenas noches, amigos. Mam jeszcze jedno. Anivarikam, malivarikam. That's in Tamil, I think. Anyway. Użyłem wszystkich języków obcych, które znam. Cieszymy się, że jesteście z nami. Do naszego dzisiejszego studium potrzebujemy modlitwy, ponieważ nie ma trudniejszego tematu niż to, o czym będziemy dzisiaj mówić. Mam nadzieję, że zapięliście pasy i będziecie się za mnie modlić. Zagłębimy się bowiem w najważniejsze proroctwa biblijne. Będziemy mówić o Ameryce i proroctwach i o tym, co według Apokalipsy 17 stanie się w Europie. Zanim jednak przejdziemy do naszego studium, dobrze jest wyjść na ulicę i posłuchać, jak amerykańscy obywatele w całym kraju odpowiadają na pytanie, czy Ameryka jest wspomniana w proroctwach biblijnych? Nie wierzę w to, że Biblia mówi w proroctwach o USA. Biblia nie mówi w proroctwach o Stanach Zjednoczonych. Nie, proroctwa biblijne nie wspominają o USA. To byłoby niemożliwe, ponieważ Biblia została napisana 3000 lat temu. Próbuję przypomnieć sobie werset biblijny. COVID-19 i wszystko, co działo się wokół nas w roku 2020, to jest w Biblii. Wierzę, że Stany Zjednoczone odgrywają bardzo dużą rolę w historii. Nie wiem, jaka jest głębia tego wszystkiego, ale odgrywają ważną rolę. Babilon był wielkim miastem grzechu. Myślę, że można by przyrównać go w pewnym sensie do współczesnych Stanów Zjednoczonych. Babilon to zawsze był teren lub miasto, jakkolwiek to nazwiemy. Bardzo bogate, pełne upadku i tego typu rzeczy. Nierządnica to właśnie Babilon. Sami słyszeliście, przyjaciele, że mamy interesujące spektrum opinii na temat tego, czy proroctwa biblijne wspominają konkretnie o Ameryce. Już na samym początku zdradzę wam, że wierzę, iż zdecydowanie tak jest. W czasie dzisiejszego wykładu podam wam biblijne odpowiedzi i dowody. Nasze studium jest zatytułowane Zabójczy taniec córki. Tytuł nawiązuje do tego, że w proroctwach biblijnych kobieta zazwyczaj symbolizuje Kościół. Przeanalizujemy pewną historię biblijną związaną z życiem Jana Chrzciciela, o którym wspominają Ewangelie. Był on zwiastunem Jezusa. To on po raz pierwszy ogłosił, że Jezus jest Mesjaszem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jezus stwierdził, że Jan był największym z proroków. Ponieważ Jan głosił odważnie i szczerze, zyskał kilku wrogów. Nazywał przywódców religijnych plemieniem żmijowym, co nie przyniosło mu chwały. Ale w prawdziwe tarapaty popadł wtedy, gdy powiedział królowi Herodowi, tetrarsze, że nie powinien ożenić się z żoną swojego brata, ponieważ jest to cudzołóstwo. Król, który prawdopodobnie był zaznajomiony z żydowskim prawem, powinien o tym wiedzieć. Kobieta, którą poślubił, Herodiada, to dość złowroga postać. Zaczęła knuć, aby pozbyć się Jana. W Łukaszu 3:19-20 czytamy, a tetrarcha Herod, w zasadzie był to gubernator Judei, którą okupowali Rzymianie,
Będąc strofowany przez niego z powodu wszystkich złych spraw, jakie czynił Herod, wtrącił Jana do więzienia. Bał się jednak zrobić coś więcej, ponieważ naprawdę wierzył, że Jan był człowiekiem Bożym. Chciał więc uszczęśliwić swoją żonę i nie zdenerwować poddanych. Ale ona spiskowała, jak pozbyć się Jana, zanim jej mąż znów go wypuści. Urządzono przyjęcie urodzinowe Heroda, na które zaproszono każdego, kto był w okolicy. Król za dużo wypił i złożył pewną obietnicę swojej pasierbicy, Salome, córce Herodiady. Powiedział, jeśli dla mnie zatańczy, dam jej wszystko, co zechce, włączając w to połowę mojego królestwa. Wyszła więc i zatańczyła, zabawiała gości. Król zapytał, czego chcesz w zamian? Dam ci nawet połowę królestwa. Pewnie słyszeliście już to wyrażenie. Poszła więc do swojej matki Herodiady i zapytała, o co mam prosić? Nie poprosiła o kartę kredytową ani o nowe radio tranzystorowe. Matka odpowiedziała, poproś o głowę Jana Chrzciciela. Kiedy Herod to usłyszał, nie spodobało mu się to, ale dał słowo, a wszyscy goście byli tego świadkami. Słowo królewskie stanowi prawo, więc wysłał wiadomość do kata. Żadnych fanfar. Tam w więzieniu Jan został pozbawiony głowy. Jezus powiedział, że był on największym z proroków. Na przestrzeni historii wiele dzieci Boga i Jego sług, wielu męczenników, zmarło samotnie w więzieniach. Znacie wyrażenie głowa na tacy? Głowa Jana Chrzciciela została przeniesiona matce i córce na srebrnej tacy. Stało się to metaforą osoby, która została surowo osądzona. Przejdźmy do pierwszego pytania. Mamy wiele materiału do przeanalizowania. Być może będziemy musieli przedłużyć wykład, a skrócić część na pytania. Chcę jednak dobrze wam to przekazać. Mam stary minutnik, na którym jest napisane, jeśli tniesz drzewo, spraw, żeby każde cięcie miało znaczenie. Postaram się tak właśnie zrobić i dobrze wyjaśnić ten temat. Jaka inna matka i córka prześladowały lud Boży w Starym Testamencie? W pierwszej Księdze Królewskiej 18:13 czytamy, Izabel mordowała proroków Pana. Mamy tutaj bardzo znaną historię starotestamentową. Pogańska królowa, Izabel, pochodziła ona z Sydonu, z Tyru i poślubiła żydowskiego króla, Achaba. Ta pogańska królowa manipulowała państwem, swoim mężem, królem, żeby prześladować proroków Bożych, proroków Jahwe i zastąpić ich prorokami Baala. W czasie jej panowania przez 3,5 roku miały miejsce ogromne prześladowania i panował głód. Prorok Eliasz ukrywał się na pustkowiu, ale w końcu stamtąd wrócił i wtedy na proroków Baala spadł sprawiedliwy sąd. Głód w czasach Eliasza trwał więc 1260 dni. Izabel miała córkę. Izabel mieszkała w północnym Królestwie Izraela. W Królestwie Południowym, gdzie mieściła się Jerozolima, jej córka Atalia poślubiła króla Jorama i tam prześladowała proroków. A gdy Atalia zobaczyła, że jej syn umarł, wstała, aby wytracić całe potomstwo królewskie. Nie chciała, żeby synowie Dawida ją zastąpili, więc zabiła tych, którzy mieli prawo do tronu. Tylko jeden z nich, Joasz, przeżył. Mamy więc kolejną matkę i córkę, które prześladują lud Boży. Pomyślałem, że wspomnę o czymś jeszcze. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że nawet Księga Estery zaczyna się okresem 3,5 roku. Trzeciego roku swojego panowania Achaszwerosz wydał ucztę, która trwała 180 dni. Pod koniec tego czasu coś się dzieje. Po 3,5 roku zawsze ma miejsce szczególne wydarzenie. Waszti zostaje zdetronizowana, a król rozpoczyna poszukiwania nowej królowej, którą ostatecznie zostaje Estera. Przejdźmy do kolejnego pytania. Jak brzmi poselstwo drugiego anioła z Apokalipsy 14? Czytamy tam, a za nim szedł drugi anioł mówiąc, Upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. Przede wszystkim zauważcie, że Babilon ma wino. I to wino, którym próbuje zatruć wszystkie narody, sprowadzi na niego sąd.
Jest to przeciwieństwo Ewangelii, fałszywa Ewangelia, która jest przepełniona kłamstwem. W jaki sposób Bóg przedstawia Babilon w Apokalipsie 17? Czas, żeby zajrzeć wprost do Biblii. Przeczytam kilka pierwszych wersetów 17 rozdziału Apokalipsy, w którym opisana została ta fałszywa prorokini. Apokalipsa 17:1. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, i odezwał się do mnie, mówiąc mi: chodź, pokażę ci sąd nad wielką nierządnicą, która siedzi nad wieloma wodami, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi upili się winem jej nierządu. I zaniósł mnie w duchu na pustynię. Słuchajcie uważnie szczegółów. I zobaczyłem kobietę siedzącą na szkarłatnej bestii pełnej imion bluźnierstwa, mającej siedem głów i dziesięć rogów. A kobieta była ubrana w purpurę i szkarłat i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami. Miała w swej ręce złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości swego nierządu, a na jej czole wypisane było imię: Tajemnica, Wielki Babilon, Matka Nierządnic. Znów mamy matkę i córkę. I obrzydliwości ziemi. I zobaczyłem kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusa, a gdy ją zobaczyłem, zdumiałem się bardzo. Przeskoczymy teraz do ostatniego wersetu w tym rozdziale, ponieważ nie mamy czasu, żeby przeczytać wszystko. A kobieta, którą zobaczyłeś, to wielkie miasto, które króluje nad królami ziemi. Większość protestanckich uczonych w historii, kobieta w proroctwie reprezentuje Kościół, a tutaj czytamy: kobieta, którą zobaczyłeś, to wielkie miasto, które króluje nad królami ziemi. Kto panował nad królami ziemi, kiedy Jan pisał Apokalipsę? Rzym. To bardzo szybko ogranicza nam możliwości tego, o kim jest tutaj mowa. Czytamy, że jest to kobieta, bardzo bogata i potężna kobieta, która znajduje się w Rzymie i przeradza się w moc prześladowczą. W Rzymie jest tylko jeden duży kościół, który pasuje do tego opisu. Dlatego właśnie protestanci zwracali tak dużą uwagę na to, co dzieje się w kościele katolickim w Rzymie. A kobieta, którą zobaczyłeś, to wielkie miasto, które króluje nad królami ziemi. Jakie inne elementy z Apokalipsy 17 udowadniają, że Babilon odnosi się do Rzymu papieskiego? Przeanalizujemy teraz wiele dowodów z tego rozdziału. Przede wszystkim czytamy, że jest winna bluźnierstwa. Mamy dwie biblijne definicje bluźnierstwa. Pierwsza, kiedy ktoś przypisuje sobie przywileje należące do Boga. Kiedy mówi, że powinien być traktowany i czczony jak Bóg, albo że posiada moc Boga. Zgodnie z Biblią, ten Kościół pasuje do tej definicji. Możemy przeczytać o tym w wielu miejscach. Papieże cytują siebie nawzajem. Ta wypowiedź pochodzi ze słownika kościelnego Richarda Ferrisa. Papież ma tak wielką godność i jest tak wywyższony, że nie jest zwykłym człowiekiem, ale jakby Bogiem i zastępcą Boga. Jest jakby Bogiem i zastępcą Boga. Z całym szacunkiem, ale nie mogę się z tym zgodzić. Myślę, że mamy świadomość i widzimy, w jaki sposób traktowany jest papież, który mieszka w jednym z najwspanialszych cudów architektonicznych na świecie. Wszystko jest tam pozłacane. Ludzie przychodzą, kłaniają się przed nim i całują go po rękach. Kiedyś całowali również stopy. Opowiem wam krótką historię. Wiecie, w jaki sposób powstał Kościół anglikański? Król Henryk VIII nie mógł uzyskać rozwodu kościelnego. Wysłał do papieża swego ambasadora, aby sprawdzić, czy uda im się dojść w tej kwestii do porozumienia i czy papież zaakceptuje jego rozwód. Angielski ambasador miał dużego afgańskiego lub rosyjskiego psa, który wyglądał jak wilczur i którego wszędzie ze sobą zabierał. Kiedy przybył, żeby spotkać się z papieżem, pies stał z boku. Papież wyciągnął stopę, żeby emisariusz mógł ją pocałować. Pies niewłaściwie zinterpretował ten gest i ugryzł papieża w stopę. Gwardia szwajcarska natychmiast zabiła zwierzę, co tak bardzo uraziło ambasadora, że odwrócił się napięcie i wrócił do Anglii, nie doprowadzając misji do końca. No i mamy Kościół anglikański. To przesądziło sprawę. Teraz jednak próbują się zjednoczyć, o czym również mówią proroctwa biblijne. Jest ubrana w purpurę i szkarłat. To jest coś, czego nie da się źle zrozumieć. Panuje zwyczaj, że zawsze, kiedy Kościół katolicki ma oficjalne spotkania, kardynałowie noszą szkarłat, a biskupi purpurę.
Wszędzie znajdziecie zdjęcia pokazujące przedstawicieli kościoła w barwach królewskich. Jest przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami. Jeśli byliście z nami na samym początku odcinka, wiecie, że Kościół rzymskokatolicki ma mnóstwo bezcennych skarbów. Trudno jest określić, czy więcej majątku posiadają w postaci nieruchomości, czy w postaci bezcennych skarbów. No bo jak podzielić na przykład wartość Kaplicy Sykstyńskiej, wszystkich rzeźb stworzonych przez Michała Anioła i innych dzieł sztuki, które posiada Kościół? Wszystkie te złote i srebrne figurki świętych znajdujące się we wszystkich kościołach. W Anglii w czasie panowania Olivera Cromwella zabrakło pieniędzy. Cromwell wysłał więc swoich sług na całe królestwo, żeby spróbowali znaleźć coś, czym można płacić. W całej Europie brakowało wtedy pieniędzy. Jedyne srebro, które udało nam się znaleźć, znajduje się w kościołach w posągach świętych. Wtedy Cromwell wypowiedział słynne słowa: może więc przyszedł czas, żeby przetopić świętych i puścić ich w obieg. Nawiasem mówiąc, Kościół katolicki jest więc bajecznie bogaty. Jeśli kiedykolwiek byliście w Rzymie, na pewno to potwierdzicie. W ciągu ostatnich 20 lat stracili spore sumy pieniędzy na procesy sądowe, więc obecnie ich prawdziwy majątek zawiera się w nieruchomościach na całym świecie. Zawsze, gdy rodziła się nowa cywilizacja, księże i jezuici udawali się do tych społeczności, budowali kościoły, które wzrastały i rozwijały się wokół nich. W całej południowej Ameryce, w środku miast, znajdują się kościoły. Mają swoje własne nieruchomości, na przykład katedra świętego Patryka w centrum Nowego Jorku. Na świecie są tysiące takich miast. Nadzwyczajne bogactwo. Babilon jest nazwany matką. Co Kościół katolicki mówi sam o sobie? Być może zainteresuje was fakt, że papież nie tylko jest przywódcą Kościoła katolickiego i sprawuje władzę w Watykanie, ale jest także kapłanem Kościoła Laterańskiego w Rzymie, jest jego duszpasterzem. Przed budynkiem kościoła stoi marmurowa tablica. Przetłumaczę wam ten łaciński napis. Mówi on: Święta Laterańska Matka i Głowa wszystkich kościołów w mieście i na całym świecie. Kiedy używamy słowa matka, które znajdujemy w Biblii, nie dopasowujemy go na siłę do sytuacji. Jest to tytuł, który oni sami używają. Zarówno papież Franciszek, jak i jego poprzednicy apelowali do odłączonych dzieci protestanckich, aby powróciły do kościoła matki. Uważają oni, że większość kościołów protestanckich w pewnym momencie odłączyła się od kościoła matki. Martin Luther, Jan Calvin, John Knox i wielu innych reformatorów. Wszyscy oni byli katolikami. Jej córki są nierządnicami i również są upadłe. Być może niektórzy z was chcą zmienić kanał, ponieważ nie podoba wam się, że używam tych słów. Muszę ich używać, bo znajdują się w Biblii. Nie chcę kogokolwiek obrazić. Pamiętajcie, że w Starym Testamencie Bóg powiedział, że Izrael jest Jego narodem wybranym. Dodał jednak również, że za każdym razem, gdy okazują niewierność i idą na kompromis z innymi religiami, uprawiają nierząd z bożkami. Nazywał ich bardzo dosadnie, swoim rozpustnym kościołem, nierządnym ludem. Wiem, że to mocne określenie, ale właśnie tak czuje się Bóg, kiedy Jego Kościół, Jego oblubienica, zaczyna naśladować fałszywe religie. Byliście niewierni wobec mnie, popełniliście cudzołóstwo z diabłem. To jest język, który znajdziemy w Starym Testamencie i Nowym Testamencie. Określa on nie tylko Kościół katolicki, ale także kościoły protestanckie. Każdy lud Boży, który na przestrzeni historii odszedł od słowa, określał to jako uprawianie nierządu z bożkami. Przepraszam za mocne słowa, ale są one w Biblii. Kiedy córki, czyli kościoły protestanckie, oderwały się od kościoła katolickiego, pozostawiły w swoim łonie cechy specyficzne dla kościoła matki. Nie odłączyli się całkowicie. Tak jak moi luterańscy przyjaciele, oderwali się w kilku ważnych punktach, ale nadal chrzczą dzieci, nie zmienili też wielu innych kwestii, które nie mają pochodzenia biblijnego, takich jak wieczne męki w piekle. Wciąż pozostały w nich ślady kompromisu, które odziedziczyli po matce. Prześladuje i męczy świętych. W książce Historia papieży czytamy: ogromna liczba chrześcijan, rozebranych i nagich, została wypędzona z domostw razem z żonami i dziećmi, wielu w nieludzki sposób zmasakrowano. Chyba wspomniałem już w jednym z poprzednich wykładów,
że jeśli chcecie poznać chociaż niewielką część tego, co działo się w średniowieczu, od 538 do 1798 roku miliony chrześcijan i Żydów były prześladowane, zabijane i torturowane przez instytucje takie jak hiszpańska inkwizycja. Działała ona nie tylko w Hiszpanii, ale w całej Europie. Możecie wyobrazić sobie, co się wtedy działo. Siedzi na siedmiu górach. Czytamy tutaj, że ta kobieta siedzi na siedmiu wzniesieniach. Gdziekolwiek jesteście, jeśli macie smartfon, wyszukajcie teraz w przeglądarce frazę Siedem Wzgórz. Co znaleźliście? Rzym jest nazwany miastem Siedmiu Wzgórz. Według legendy, dwaj bracia bliźniacy, Romulus i Remus, urodzili się i dorastali wśród tych siedmiu wzgórz. Rzym zawsze nazywano miastem na siedmiu wzgórzach. Tutaj widzimy cytat z... Zapomniałem, skąd go wziąłem. Myślę, że pochodzi z encyklopedii, ale nie wpisałem tutaj odnośnika. Rzym został założony w 753 roku przed naszą erą na siedmiu wzgórzach. Jest to wyrażenie, którego od wieków używano na określenie Kapitolu, Kwirynału, Wyminału, Esquilinu, Celiusa, Aventynu i Palatynu, siedmiu wzniesień otaczających miasto. Rządzi królami ziemi. Przed chwilą czytaliśmy w Apokalipsie 17, że ta kobieta siedzi na bestii z siedmioma głowami i dziesięcioma rogami. Kiedy siedzisz na bestii, oznacza to, że to tak jak z kowbojem, który kieruje koniem w odpowiednią stronę. Tak więc ona sprawuje kontrolę, panuje. Jeśli kiedykolwiek graliście w szachy, ta gra powstała w Europie w czasie, gdy każdy europejski król i monarcha na swoim dworze miał biskupa lub dwóch, którzy jako przedstawiciele kościoła musieli zaaprobować każdą decyzję władcy. Kościół miał władzę nad państwem. Król kontrolował ludzi za ich życia, ale Kościół twierdził, my mamy nad tobą władzę nawet po śmierci. To, czy znajdziesz się w niebie, zależało od księdza i jego przebaczenia. Musiałeś wyznać mu swoje grzechy. Kościół miał więc ogromną władzę. Jeśli nałożył na kogoś ekskomunikę, albo jeśli papież zawiesił w jakimś królestwie prawo do przyjmowania sakramentów, wmawiając ludziom, że dopóki król nie zacznie współpracować, wszyscy jego poddani są zgubieni, ludzie odwracali się od swoich władców. Ma to miejsce nawet dzisiaj. Jan Paweł II, papież Benedykt, papież Franciszek przemawiali w siedzibie ONZ. Nie zrobiliby tego dla Billy'ego Grahama, ponieważ papież jest głową państwa. W każdych wiadomościach słyszymy o zaangażowaniu papieża w politykę. Zorganizował on spotkanie prezydenta Palestyny i premiera Izraela, próbując załagodzić sytuację. Podejmuje próby pojednania Kuby i USA. Jest bardzo zaangażowany w politykę. Przedstawia się jako rozjemca. Nie mam do niego nic jako do pojedynczego człowieka. Papież Franciszek przypomina mi mojego dziadka. Jest do niego bardzo podobny. Wygląda na bardzo miłego i szczerego człowieka. Chciałbym się z nim spotkać i przeprowadzić z nim studium biblijne. Tak więc to nic osobistego. Chodzi o urząd, który sprawuje. Protestanci od zawsze powtarzali, że stanowi on wypełnienie symbolu pierwszej bestii z Apokalipsy 13 oraz kobiety z Apokalipsy 17. Jakie są podobieństwa pomiędzy bestią z Apokalipsy 13 i tą z Apokalipsy 17? Mam nadzieję, że pamiętacie nasze studium na temat Apokalipsy 13 i przypominacie sobie, że były tam dwie bestie. Pierwsza, jak mówiłem, wierzymy, że jest to symbol Kościoła rzymskokatolickiego z siedzibą w Rzymie, przywódcy kościołów prawosławnych. Nawet grecki i rosyjski patriarcha Kościoła prawosławnego oraz angielski arcybiskup Canterbury byli w Rzymie, aby pojednać się z papieżem. To on rozdaje tutaj karty. Druga bestia z Apokalipsy 13 to Stany Zjednoczone. Uprzedzałem, że do tego dojdziemy, a teraz wam to udowodnię. I stanąłem na piasku morza i zobaczyłem bestię wychodzącą z morza, mającą siedem głów i dziesięć rogów. Jeśli jedziesz drogą i widzisz znak, który mówi, uwaga, gęsi,
Wiesz, że w tym miejscu mogą pojawić się gęsi. Może to być również znak na temat jeleni, łosi, niedźwiedzi lub innych zwierząt. Założę się jednak, że nigdy nie widzieliście znaku, na którym namalowana byłaby istota z siedmioma głowami. Z całą pewnością jest to symbol. Zauważcie jednak, że pojawia się on kilka razy, a na jej głowach imię bluźnierstwa. Spójrzmy teraz na Apokalipsę 17:3. I zobaczyłem kobietę siedzącą na szkarłatnej bestii pełnej imion bluźnierstwa. Znów się to powtarza. Mającej 7 głów i 10 rogów. To ta sama bestia. Apokalipsa 12. I ukazał się drugi znak na niebie i oto wielki rudy smok, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 koron. W tym rozdziale mamy bestię z 7 głowami i 10 rogami, ale nie ma w nim kobiety. Jest tak dlatego, że tutaj jest mowa o Rzymie rządzonym przez cesarzy. Kiedy dochodzimy do Apokalipsy 17, mamy Rzym, który połączył się z kobietą, czyli Kościołem. Nie można tego niewłaściwie zinterpretować. Przyjaciele, to, o czym dzielę się z wami, nie jest nową nauką pastora Daga. Jest to nauka, która przez wiele lat była zapomniana, ale wierzyli w to wszyscy wielcy reformatorzy protestanccy. Pokażę wam małą próbkę tego, co uważali na ten temat. Charles Spurgeon jest nazywany królem kaznodziejów. Powiedział, a na jej czole wypisane było imię, tajemnica, wielki Babilon, matka nierządnic i obrzydliwości ziemi. Kościół rzymski i jego nauczanie stanowią ogromną górę śmieci, które zakrywają Bożą prawdę. Stwierdził, że Kościół rzymski zasłonił prawdę. John Knox, który był katolickim księdzem, odszedł z kościoła i stał się prezbiterianinem. Starał się przeciwdziałać despotycznej władzy, którą przez tak wiele wieków papież sprawował nad Kościołem. Podobnie jak Luther, ostatecznie doszedł do wniosku, że papiestwo jest antychrystem i synem zatracenia, o którym pisał Paweł. Roger Williams, jeden z ojców założycieli Ameryki, który na Rhode Island wprowadził rozdział Kościoła od państwa, pastor Williams określił papieża jako fałszywego zastępcę Chrystusa na ziemi, który zasiadł w świątyni Bożej jako Bóg, podając się za Boga, wynosząc nie tylko nad to wszystko, co zwie się Bogiem, ale także nad dusze i sumienia swoich wasali. On jest synem zatracenia, o którym mówi drugi list do Tesaloniczan 2. Tak mówił Roger Williams. Cotton Mather, purytański teolog, z tego, co wiem, znał na pamięć cały Nowy Testament. To robi wrażenie. Powiedział, Boże wyrocznie przepowiedziały powstanie antychrysta w kościele chrześcijańskim. Rzymski papież spełnia wszystkie kryteria opisujące antychrysta. Tak dobrze pasuje do tego opisu, że każdy, kto czyta Pismo Święte i tego nie widzi, musi być niewiarygodnie ślepy. Przyjaciele, zastanówcie się nad tym przez chwilę. Muszę zgodzić się z tym, co powiedział. Jeśli chcecie znaleźć w Biblii łatwe do zrozumienia proroctwo dotyczące ostatnich dni, zajrzyjcie do Apokalipsy 17. Kobieta to Kościół. Takie jest znaczenie symbolu. Czytamy, że jest to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi. W czasie, gdy Jan otrzymał tę wizję, był to Rzym. Dalej mamy purpurę i szkarłat. Złoto, drogocenne kamienie, pijana krwią świętych. O, jeszcze do tego nie doszedłem, ale jest tego więcej. John Wesley i jego komentarz biblijny. To jest Europa. Ta bestia to rzymskie papiestwo, które 600 lat temu stało się całkowicie niezależne. Nadal takie jest i jeszcze przez jakiś czas będzie. Do tego i do żadnego innego mocarstwa na ziemi pasuje ten werset w całości w każdym poszczególnym punkcie. I dalej nawiązuje on do tego samego wersetu z Apokalipsy 17 oraz do 2 Tesaloniczan 2. Ta bestia to duchowo-świecka moc przeciwna Królestwu Chrystusa. Sprawuje ona władzę nie tylko duchową lub kościelną, albo świecką lub polityczną, ale stanowi mieszankę obydwu. Właśnie o tym mówiliśmy. W ostatnich dniach nastąpi zjednoczenie państwa i kościoła. Nigdy więcej nie będzie jednego światowego rządu panującego nad całą ziemią. W Danielu 2 czytamy, że nie będą się siebie trzymać. Pojawi się jednak religijny klej, który zjednoczy wszystkie rządy. Ich przywódcą w Europie będzie papież, a na półkuli zachodniej Stany Zjednoczone. W książce Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu czytamy. Wielki obok świadków, Wycliffe, Tyndale, Luther, Calvin, Cranmer, w XVII wieku Bunyan,
tłumacze Biblii króla Jakuba, osoby, które opublikowały Westminsterskie londyńskie wyznanie wiary, Sir Isaac Newton, John Wesley, Whitefield, Jonathan Edwards i bardziej współcześnie Spurgeon, biskup J.C. Ryle i dr Martin Lloyd Jones. Ci ludzie oraz niezliczona liczba innych, wszyscy oni postrzegali papiestwo jako antychrysta. Nie próbujemy nikogo obrazić. Nie mówimy tutaj o ludziach. Gdybyście nie słyszeli, jak mówiłem to wcześniej, powtórzę. Wierzymy, że w niebie będą miliony dobrych katolików, wyznawców prawosławia, protestantów z innych kościołów. Niektórych osób z mojego kościoła tam nie będzie. Ludzie nie są zbawieni na podstawie denominacji, do której należą. Mówimy tutaj o proroctwie, które zapowiada mocarstwa. Bestie w Starym i Nowym Testamencie symbolizują królestwa i moce, które mają wpływ na lud Boży. Być może pamiętacie wykład na temat drugiego rozdziału Księgi Daniela. Mieliśmy tam głowę ze złota. Babilon, potem ramiona ze srebra, Medo-Persja. Brzuch z miedzi to Grecja. Nogi z żelaza – Rzym. Stopy z żelaza i gliny – część Imperium Rzymskiego. Żelazo nadal tutaj jest. Rzym, glina – to religia. Człowiek został uczyniony z gliny. Mamy więc pewnego rodzaju pomieszanie. W ten sposób robi się beton. Przez połączenie żelaza i gliny, który jest materiałem budowlanym numer jeden. Ale czy w tamtych czasach nie było innych królestw poza wymienionymi w proroctwie? Oczywiście, że były. Istniało Wielkie Imperium Inków, Wielkie Cesarstwo Chińskie, Wielkie Mocarstwa w Indiach i w innych krajach. Nie mówimy więc, że te cztery to jedyne królestwa. Chodzi o to, że w tamtym czasie te królestwa miały władzę nad ludem Bożym. Babilon, Medo-Persja, Grecja, Rzym, wszystkie one okupowały lud Boży, który obecnie rozprzestrzenił się na cały świat. Teraz mówimy więc o mocarstwie światowym. Jakie jest znaczenie i pochodzenie słowa Babilon? Czytamy o tym w Księdze Rodzaju 11, 4, 6 do 7 i 9. Po powodzi ludzie nie chcieli rozproszyć się po całej ziemi, więc powiedzieli: zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby do nieba. Pan zabronił im tak postępować. Nakazał im: rozejdźcie się i napełniajcie ziemię, rozradzajcie się i rozmnażajcie. Oni stwierdzili jednak: a co jeśli Bóg znowu ześle potop? Lepiej zbudujmy wieżę w razie, gdybyśmy musieli się ratować. Uczyńmy sobie imię. Bóg nie był zadowolony z ich nieposłuszeństwa. I powiedział Pan: stąpmy i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego. Dlatego nazwał je Babel, gdyż tam pomieszał Pan język całej ziemi. Po angielsku do dzisiaj używamy tego słowa, mówiąc babbling, co oznacza bełkotać. Od tego pochodzi wyraz baby, dziecko, ponieważ dzieci bełkoczą. Chodzi o taki sposób mówienia, którego nikt nie rozumie. Tak więc już na samym początku mamy konflikt pomiędzy dwoma królestwami, Babilonem i Jerozolimą. Pierwsze słowo na określenie Babilonu to Babel, a na określenie Jerozolimy – Salem, którego królem był Melchizedek. Oba te miasta się rozwinęły i stały się przeciwnymi biegunami, ludem Bożym i królestwem kłamstwa, którym rządzi diabeł. W jaki sposób Bóg opisuje Babilon, kiedy nawołuje swój lud, aby z niego wyszedł? Apokalipsa 18:2. I zawołał silnym głosem. Nawiasem mówiąc, przyjaciele, słyszycie ten głos właśnie teraz. Zawołał silnym głosem, mówiąc: upadł wielki Babilon i stał się mieszkaniem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego. Wyjdźcie z niego, mój ludu. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Czytamy, że Bóg ma swój lud. Jezus powiedział: mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. Mam swój lud w Babilonie. Dzieci Izraela były w niewoli babilońskiej, a Bóg je stamtąd wezwał. Abraham wyprowadził swoją żonę z Mezopotamii. Podobnie uczynili Izaak i Jakub. Wszyscy oni przybyli zza Eufratu. Zanim Jezus przyjdzie na ziemię, Bóg wzywa swój lud do wyjścia z zamieszania Babilonu do jego owczarni, abyśmy byli jednym ludem, który go odzwierciedla. Jego przesłanie idzie na cały świat. Powróćcie do Biblii i do prawdy. Jeśli nie, zauważcie, co tutaj czytamy. Wyjdźcie z niego, mój ludu, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów. W jakich jego grzechach uczestniczymy? Kiedy wspierasz ruch, który naucza kłamstwa, podpisujesz się pod jego grzechami, stajesz się jego wspólnikiem i bierzesz na siebie odpowiedzialność za szerzenie nieprawdy. Skoro prawda nas wyzwala,
Kłamstwo czyni nas niewolnikami. Jezus wielokrotnie oskarża Babilon o upijanie świata swoim winem. Czym jest to wino? Apokalipsa 17:4. Miała w swej ręce złoty kielich pełen obrzydliwości. W Encyklopedii Katolickiej czytamy: kielich mszalny używamy podczas Eucharystii, to najważniejsze z poświęconych naczyń. Jedna z największych bitew stoczonych przez ruch protestancki dotyczyła transsubstancjacji. Kościół katolicki twierdzi, że ksiądz, przechodząc przez łaciński obrządek Eucharystii, zapewne słyszeliście wcześniej wyrażenie hokus pokus. Jest pewna fraza, której nie potrafię wypowiedzieć. Zawiera ona w słowie korpus i używa jej ksiądz, kiedy rzekomo zamienia chleb w rzeczywiste ciało Chrystusa. Ludzie dokuczali księdzu, a on odpowiedział, że kiedy przechodzi przez to swoje hokus pokus, czyli kiedy mówi po łacinie, przekształca chleb i wino w rzeczywiste ciało i krew Chrystusa. Luther nazwał to bluźnierstwem, ponieważ człowiek nie może stworzyć Boga. Stoczono wielką batalię o złoty kielich mszalny. W czasie ostatniej wieczerzy z uczniami Jezus dał im sok gronowy, czyli niesfermentowane wino. Chrystus powiedział: nie będę pił z plonu winorośli aż do tego dnia, gdy będę pił z wami nowe w królestwie mego Ojca. I nikt nie leje młodego wina do starych bukłaków. Chleb miał być pszaśny. Jeśli był w nim kwas, był symbolem grzechu. Pszaśny chleb i niesfermentowany sok gronowy. Jednak w czasie nabożeństwa w Kościele katolickim jest to wino alkoholowe. Kiedy byłem dzieckiem, uczyłem się w Akademii Wojskowej w Nowym Jorku i każdej niedzieli musiałem uczestniczyć w nabożeństwie. Nie chciałem chodzić do żadnego kościoła, bo moi rodzice byli agnostykami. Tata dorastał w rodzinie baptystycznej, a mama była Żydówką. Wysłali mnie do szkoły katolickiej. Tydzień po tygodniu krążyłem więc pomiędzy nabożeństwami żydowskimi, protestanckimi i katolickimi. Pewnego razu byłem na mszy katolickiej. Było to już kolejne nabożeństwo prowadzone przez tego samego księdza. Za każdym razem pił trochę soku gronowego i pod koniec dnia był już nieco podchmielony. Pamiętam, że nawet jako dziecko pomyślałem, że coś tutaj jest nie w porządku. W czasie mszy palił także papierosy. Wydało mi się to bardzo dziwne. Widzicie to zdjęcie? Pokazuje ono, jak kobieta trzyma złoty kielich, w którym znajduje się wino. Co według słów Jezusa reprezentuje wino? Jego krew. To Ewangelia, prawda, nauczanie Chrystusa, które oczyszcza nas od grzechów. Ale kielich Babilonu nie jest czysty. Jest w nim coś zepsutego. Na tym właśnie polega fermentacja. Są pewne prawdziwe doktryny, co do których zgodzę się z moimi katolickimi przyjaciółmi. Są rzeczy, w które wierzą zarówno oni, jak i ja. Ale są także doktryny diabelskie, które wywodzą się z pogaństwa i które odeszły od nauczania Chrystusa. Dowiemy się, jakie. Pierwsza z nich. 10 przykazań nie obowiązuje. Mamy tutaj kilka elementów z wina Babilonu. Mówią, że dekalog może być modyfikowany lub zmieniany przez człowieka. W Danielu 7:25 czytamy, że moc bestii będzie zamierzała zmienić czasy i prawa. To zdjęcie zrobiłem przed jednym z katolickich kościołów w Michigan. Możecie to sprawdzić. Jest to katolicka wersja 10 przykazań. Bardzo szybko zauważycie, że nie ma tutaj drugiego przykazania dotyczącego bałwochwalstwa. Trzecie przykazanie mówi o szabacie, a powinno to być czwarte przykazanie. Aby utrzymać liczbę 10, podzielono przykazanie 10, które mówi: nie pożądaj żony twego bliźniego, ani jego żony, ani jego wołu, ani osła. Dla Żydów i protestantów to jedna całość. Ale katolicy, chcąc pozbyć się zakazu bałwochwalstwa, podzielili je. Natomiast szabat zmienili z 7 dnia na 1. Dodatkowo twierdzą, że mają do tego prawo. Świętość niedzieli to jeden z przykładów. Nigdzie w Biblii nie czytamy, że pierwszy dzień ma być święty. To był rzymski dzień słońca, któremu oddawano cześć. Czy istnieją jakiekolwiek inne dowody na to, że Kościół ma moc ustanawiać święta i przykazania? Odpowiedź: tak. Gdyby nie miał takiej mocy, nie mógłby tego zrobić, a zgadzają się z nim w tej kwestii wszystkie współczesne religie. Tak naprawdę nie wszystkie, ale tak twierdzą.
nie mógłby zastąpić przestrzegania soboty, siódmego dnia, przestrzeganiem niedzieli, pierwszego dnia. Jest to zmiana, która nie ma uzasadnienia biblijnego. Twierdzą, że mają moc, żeby zmienić prawo. Sekretne pochwycenie. Wiecie, skąd pochodzi idea, że Jezus przyjdzie pokryjomu i święci zostaną w tajemnicy porwani do nieba? Nie wierzył w to żaden kościół protestancki. Wszyscy protestanci wierzyli, że Pan przyjdzie widzialnie, wszyscy to zobaczą, Jezus zabierze nas w górę, świat zostanie zniszczony, przyjdzie jak złodziej, wszystko stopi się od panującego żaru, a pod koniec tysiąca lat wrócimy na ziemię. W pewnym momencie jednak miliony katolików zaczęło odchodzić od kościoła pod wpływem nauczania protestantów. Czytali Apokalipsę 17 i mówili, wow, trudno to przegapić. Wtedy katolicy przedstawiali swoją interpretację tych proroctw. Ludzie stwierdzili, skoro Luther nie miał racji, co to oznacza? Zatrudniono kilku jezuickich księży, takich jak Alcazar i Francisco Rivera, którzy napisali nową interpretację proroctwa, nazywaną futuryzmem. Mieli już jedną wersję określaną preteryzmem, która stwierdzała, że proroctwa te wypełniły się w osobie Nerona, ponieważ on również nosił purpurę i szkarłat. Miał też złoto. Próbowali więc to dopasować. Inna interpretacja odnosiła proroctwa do przyszłości. Pojawiła się więc nowa futurystyczna interpretacja proroctw. Została zaadaptowana przez Darby'ego i zamieszczona w Biblii Scofielda. Na tej podstawie Lindsay napisał książkę pod tytułem The Late Great Planet Earth. Zaczęło się od kilku kościołów wierzących w katolicką wersję futuryzmu, a teraz większość protestantów naucza katolickiej wersji drugiego przyjścia, czyli sekretnego pochwycenia. My także wierzymy, że zostaniemy porwani w górę, ale nie będzie w tym nic tajemniczego. Kolejna z doktryn, która wprowadza zamieszanie, nieśmiertelność duszy. Mieliśmy już studium na ten temat. W którym miejscu Biblia mówi, że bez Jezusa możemy mieć nieśmiertelność? Ci, którzy w Niego wierzą, mają życie wieczne. Oni nie zginą, tylko Bóg posiada nieśmiertelność. Cała nauka o tym, że nie umrzemy, pochodzi od słów węża, które wypowiedział do Ewy w ogrodzie Eden. Dlatego wielu pastorów mówi do wyznawców w swoich kościołach, jesteś nieśmiertelny, będziesz żyć wiecznie w niebie albo w piekle, ale nie umrzesz. Jesteś nieśmiertelny, tak jak Bóg. Biblia twierdzi coś całkowicie przeciwnego. Dusza, która grzeszy, ta umrze. Mamy wybór, życie lub śmierć. Wieczne męki w piekle. Właśnie do tego zmierzałem. Ta idea miała praktyczne zastosowanie. Zaczerpnięto ją z mitologii greckiej, nawiązując do Plutona, który władał Hadesem i piekielnymi psami. Zaszczepiono w ludziach ideę, że jeśli Kościół nie wymodli ich z czyśćca, albo jeśli nie wykupią swoich krewnych z czyśćca lub z otchłani, będą oni cierpieć niesamowite męki, których nie potrafimy nawet sobie wyobrazić. Stanowiło to bardzo potężne narzędzie manipulacji za pomocą strachu. Jednak nie jest to nauka biblijna. Bóg jest kochający i miłosierny. On stworzy wszechświat, w którym nie będzie więcej bólu, smutku, łez. Wszystko będzie nowe. Nie będzie tam grzeszników ani szatana. Biblia mówi, wywiodę spośród ciebie ogień, który cię pożre i obrócę cię w popiół na ziemi, na oczach wszystkich, którzy na ciebie patrzą. Przepadniesz na zawsze. Przestaniesz istnieć. Bóg mówi, jestem, który jestem. On jest wieczny. Szatan nie. Bóg zniszczy grzech i grzeszników. Kolejna niebiblijna doktryna, którą wielu protestantów przyjęło za kościołem matką. Wyznawanie grzechów przed duchownym. Biblia mówi, wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich. Nigdzie nie czytamy, że mamy wyznawać swoje grzechy kapłanom. Możemy powiedzieć o swoich słabościach, ale nie wyznajemy ludziom swoich najskrytszych grzechów. Oni nie mogą nam ich wybaczyć. Idea, że powinieneś wyznawać swoje grzechy duchownemu, przede wszystkim nie chciałbym wtedy być duchownym. Słuchanie przez cały dzień ludzi opowiadających o wszystkich swoich sprośnych problemach. Jak wpływa to na ludzki umysł? To nie może być zdrowe. Musisz tego słuchać. Być może słyszeliście wyrażenie przeładowanie informacją. Bóg powiedział, że mamy wyznawać grzechy Jemu. Tylko On może je przebaczyć. Tak uczy Biblia. Jezus powiedział, nikogo nie nazywajcie ojcem, bowiem jeden jest wasz ojciec, który jest w niebie. A Kościół mówi,
Nazywajcie przywódców religijnych ojcami. Fałszywe chrzty. Biblia mówi, że zanim zostaniesz ochrzczony, musisz być nauczany, pokutować, uwierzyć z całego serca. Dziecko tego nie potrafi. Być może rodzice poświęcili cię jako dziecko i nazwali to chrztem, ale to nie jest chrzest biblijny. Ma on miejsce wtedy, gdy świadomie rozumiesz Ewangelię, żałujesz za swoje grzechy i przychodzisz po oczyszczenie. Jest to wybór, jak małżeństwo. Jezus był poświęcony jako dziecko, ale został ochrzczony dopiero w wieku 30 lat. Gdyby więc dzieci miały być chrzczone, Józef i Maria ochrzciliby Jezusa. Mamy też pomieszanie języków, które stało się nieodłączną częścią tak wielu kościołów. Dotykam tych kwestii bardzo szybko, ponieważ mam tak wiele do powiedzenia. Zanim jednak pastor Doug nauczył się rzeczy, które wiem teraz, słyszeliście moją historię i wiecie, że kiedy pierwszy raz przyjąłem Jezusa, mieszkałem w górach w jaskini. Nie miałem żadnej chrześcijańskiej przeszłości. Chodziłem do szkół katolickich i żydowskich, ale niewiele wiedziałem na temat Biblii. Przeczytałem ją i zacząłem uczęszczać do kościoła w niedzielę. Większość kościołów, do których wtedy chodziłem, to charyzmatyczne kościoły ewangeliczne. Wielu dobrych przyjaciół, wspaniali ludzie, ale praktykowali mówienie językami. Powtarzali mi: Doug, jeśli nie mówisz językami, nie masz Ducha Świętego. W Dziejach Apostolskich wygląda to inaczej. Mówili do mnie: musisz po prostu pozwolić Duchowi przejąć nad tobą kontrolę. Powiedz Alleluja. Zrobiłem to. Powiedz to szybciej. Alleluja, Alleluja. Powtarzaj to słowo, aż wpadniesz w trans. To jest dar Ducha Świętego. Stwierdziłem: nie, nie ma tego w Biblii. Jezus powiedział do swoich uczniów: będziecie mówić językami. Była to grupa bardzo bystrych, ale niewykształconych formalnie apostołów. Chcę, żebyście poszli na cały świat. Ja dam wam umiejętność mówienia innymi językami. W czasie święta, kiedy pobożni Żydzi z każdego narodu przybyli do Jerozolimy, Bóg wylał Ducha Świętego i dał uczniom umiejętność mówienia innymi językami, których nie znali i nigdy wcześniej się nie uczyli. Ludzie, którzy słuchali, wiedzieli, o czym oni mówią. Pytali: jak to możliwe, że każdy z nas słyszy o cudownych dziełach Bożych w swoim własnym języku, w którym się urodził? W cudowny sposób otrzymali zdolność mówienia w innych językach. Na tym polega dar języków. Ewangelia rozeszła się wszędzie, ale monotonne i puste mamrotanie, kiedy człowiek nawet nie wie, co mówi, nie ma tego w Biblii. Trzy przykłady mówienia językami znajdują się w Dziejach Apostolskich 2:10 i 19. We wszystkich trzech przypadkach mamy grupę ludzi mówiących różnymi językami i wszyscy oni rozumieją przekazywane im poselstwo. Apostołowie prorokowali, mówili o Bogu. Chodziło o szerzenie Ewangelii wśród ludzi, którzy nie rozumieli języka uczniów. Obecnie jednak sprowadzono to do zupełnie innego poziomu. Babilon, bełkotanie, właśnie to ma dzisiaj miejsce w wielu kościołach. Jaka moc będzie wspierać bestię w ostatnich dniach? Potem zobaczyłem inną bestię wychodzącą z ziemi. Nie z wody. W Apokalipsie 17 czytamy, że z wody to ludy, tłumy, narody i języki. A miała dwa rogi podobne do baranka. Kiedy w Biblii wspomniany jest baranek, kojarzy się on z dobrem czy złem? Jezus, oto baranek Boży. Tutaj mamy dwa rogi, jak u baranka. Smok, dobro czy zło? Zło. Dwa rogi, jak u baranka, zaczyna się dobrze, ale mówi jak smok. Skoro wody symbolizują obszar zaludniony, to Ziemia musi reprezentować obszar słabo zaludniony. W Apokalipsie 17 czytamy, że anioł powiedział Janowi: wody, które widziałeś, nad którymi siedzi nierządnica, to ludy, tłumy, narody i języki. Mówi o gęsto zaludnionym miejscu. Rzym wyrósł w samym środku obszaru Morza Śródziemnego i jest otoczony przez prawdziwą wodę i gęsto zaludnione cywilizacje. Jaki kontynent pojawił się w historii po 1798 roku? To ciekawe. W 1776 roku podpisaliśmy Deklarację Niepodległości. Jednak nie byliśmy uznawani przez państwa europejskie za kraje niezależne od Anglii do 1798 roku. Nie ma więc wątpliwości, o jakim kraju jest tutaj mowa. Ameryka Północna, a w szczególności Stany Zjednoczone. Użyłem tutaj wyobrażenia byka, ponieważ w przeciwieństwie do wielkich wołów i bydła, które żyje w Afryce i Europie, ma on małe rogi,
jak u baranka. Jest to jednak bardzo agresywna, ważąca około 2 ton bestia. Dwa rogi symbolizują dwie główne zasady, które doprowadziły Amerykę do wielkości. W przeciwieństwie do Europy mieliśmy rząd bez króla. Próbowano uczynić królem George'a Waszyngtona, ale on się nie zgodził. Powstał również kościół bez papieża. Wolność rządu i wolność religii to dwa rogi, które przyniosły Ameryce siłę i moc. Każdy chciał się tutaj dostać i, swoją drogą, chce dostać się również dzisiaj, ponieważ pomimo swoich niedoskonałości, jest to jedno z najlepszych miejsc na świecie. Ta bestia zaczyna z 2 rogami, jak u baranka. Wielu ojców założycieli, chociaż byli niedoskonali, przybyło tutaj, żeby znaleźć religijną czystość. Pragnęli, żeby Ameryka była miastem na wzgórzu, z którego Ewangelia będzie szerzyć się na świat. Kiedy czytamy dokumenty ojców założycieli, widzimy, że czasami są oni bardzo szczerzy, ale czasami nawet prześladują tych, którzy się z nimi nie zgadzają. Ale zaczęli dobrze. W samej Konstytucji czytamy: wierzymy, że nasz Stwórca obdarzył nas pewnymi prawami. Ojcowie założyciele wierzyli, że Bóg jest Stwórcą i dlatego mamy te prawa. I całą władzę pierwszej bestii sprawuje na jej oczach. Zaczyna jako baranek. Wolność, gwałtowny rozwój. Pomiędzy pierwszą i drugą wojną światową Ameryka stała się najważniejszym supermocarstwem na świecie. I sprawia, że Ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej bestii, której śmiertelna rana została wyleczona. To bardzo ciekawe. Centralną władzą religijną w Europie, w Rzymie, było papiestwo, Kościół rzymskokatolicki. Ameryka była przyczółkiem dla protestantów z całego świata. Na przestrzeni ostatnich 50 lat Stany Zjednoczone przeznaczyły więcej pieniędzy, wysyłały więcej Biblii i więcej misjonarzy na cały świat niż jakikolwiek inny kraj na Ziemi. USA przekazuje również najwięcej środków na cele charytatywne na całym świecie. Ten kraj reprezentuje protestancką etykę, jednak ponownie połączy się z Kościołem Matką i odtworzy to, co działo się w czasie średniowiecza. Bestia, która została zraniona, znów będzie prześladować religijno-polityczna moc. Nie wiem, czy ktokolwiek z Was pamięta artykuł Święte Przymierze, zamieszczony w magazynie Time. To wspaniały reportaż, który wyjaśnia, że tym, co obaliło komunizm, był sojusz pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Kościołem katolickim. Ronald Reagan odbył bardzo ważne spotkanie z papieżem Janem Pawłem II. Chyba pokazywałem Wam zdjęcie, jak wiele lat temu mój tata spotkał się z tym papieżem. Wiedzieli, że zjednoczeni, solidarni mogą osłabić Polskę i Europę, a kiedy to zrobią, będą mieli punkt zaczepienia i wszystko zacznie się walić jak kostki domina. Tutaj mamy zdjęcie Reagana i papieża, ale kiedy pojedziecie do Polski, w Warszawie, jeśli dobrze pamiętam, zobaczycie brązowy pomnik tej spacerującej dwójki. Była to Unia Protestantyzmu w Stanach Zjednoczonych z katolicyzmem, która miała przeorganizować świat. Kto mógłby zapomnieć to zdjęcie? Kiedy Jan Paweł zmarł, widzimy tutaj 3 klęczących przed papieżem prezydentów USA. Protestanci, w przeciwieństwie do Kościoła katolickiego, nie wierzą, że należy modlić się za człowieka po jego śmierci. Wszyscy ci 3 prezydenci podobno mają pochodzenie protestanckie. W 2015 roku papież Franciszek przyjechał do Stanów Zjednoczonych. Wspominałem już o tym, ale powtórzę, ponieważ wiem, że nie wszyscy oglądali każdy nasz program. Odwiedził wszystkie miejsca ważne dla amerykańskiego rządu. Nowy Jork, który kiedyś był stolicą USA, Filadelfię, Waszyngton. Był w tych wszystkich miastach. Uczestniczył we wspólnej sesji kongresu i przemawiał w siedzibie ONZ. Wszystko to w czasie jednej podróży. Co jeszcze zostało? Otrzymał status supergwiazdy. Ciągle pokazywano go w mediach. Sytuacja się zmieniła. To naprawdę niesamowite. Spójrzcie na to zdjęcie. Mamy tutaj obok siebie flagę Watykanu, która jest flagą państwową, i flagę amerykańską na samym Kapitolu oraz pomnik Waszyngtona. Być może wiecie, że kiedy budowano pomnik Waszyngtona, Stany Zjednoczone stwierdziły, że jeśli jakiś zaprzyjaźniony naród chciałby przekazać marmurowy blok o konkretnych specyfikacjach, zostanie on umieszczony w środku pomnika. Watykan przysłał marmurowy blok. Wywołało to tak wielkie oburzenie niektórych budowniczych, głównie murarzy, że wrzucili go do Potomaku. Powiedzieli: nie chcemy nic od bestii. Jak bardzo wszystko zmieniło się od tamtego czasu. Czytamy również o wizerunku bestii.
Ciekawe porównanie. Tutaj mamy romańską architekturę w Watykanie, kopułę. Nie chcę robić z tego wielkiej sprawy, ale myślę, że to ciekawy widok. Kapitol Stanów Zjednoczonych i Watykan. Naprzeciwko kapitolu stoi najwyższy obelisk na świecie, pomnik Waszyngtona. A naprzeciwko Bazyliki Świętego Piotra mamy podobny obelisk. Czytamy, że USA stworzą wizerunek bestii. Zgodnie z proroctwem sięgną nad przepaścią i podadzą sobie ręce. Jaką drastyczną zmianę, która będzie miała miejsce w Ameryce, zapowiada proroctwo? Zaczyna jako baranek, ale mówi, w jaki sposób przemawia naród? Poprzez swoje prawo, ustawodawstwo. Narody przemawiają przez swoje prawa i ciało ustawodawcze, poprzez zasady mówiące ludziom, jak mają żyć i czego się trzymać. Interesujące jest to, że jeszcze 50 lat temu wszyscy członkowie Sądu Najwyższego byli protestantami. Obecnie nie ma tam ani jednego protestanta. Jest 7 katolików, 1 Anglikanin i 2 Żydów. Wspaniali ludzie. Moim zdaniem religia nie powinna mieć znaczenia w kontekście urzędów. Mówię tylko, że to ciekawe i godne uwagi. Ludzie powinni zwrócić na to uwagę. Nie ma tam protestantów, a kiedyś wszyscy nimi byli. Szczerze wierzę, że przekonania religijne człowieka wpływają na sposób jego myślenia. Jeśli tak nie jest, potrzebujesz nowych przekonań religijnych. Mówiąc mieszkańcom Ziemi, aby sporządzili wizerunek bestii, która miała ranę od miecza, ale ożyła. Bestia otrzymała śmiertelną ranę zadaną mieczem protestanckiej reformacji. Marcin Luther przetłumaczył Biblię na język narodowy. Pierwszą księgą, jaką wydrukowała prasa Gutenberga, była Biblia. Pismo Święte zaczęto w bardzo szybkim tempie rozpowszechniać po Europie. Każdy mógł je przeczytać. I ludzie zaczęli mówić, chwila, czytamy Apokalipsę i to nie może być przypadek. Szkarłat, złoty kielich, purpura, perły, rzymskie miasto, kobieta. Wow! Wszyscy ci ludzie zaczęli tłumnie odchodzić z kościoła, który stracił wiele ze swojej władzy. Ostatecznie, kiedy Napoleon uwięził papieża, wyglądało to na śmiertelną ranę. W 1929 roku, za czasów Mussoliniego, Watykan ponownie stał się niepodległym państwem, a teraz poddają ranę leczeniu. Papież Franciszek wiele razy powtarza, razem z naszymi protestanckimi braćmi i siostrami pragniemy uleczyć ranę i bardzo usilnie nad tym pracuje. Spotyka się z patriarchą koptyjskim, z patriarchą rosyjskiego kościoła prawosławnego, z przywódcą greckiego kościoła prawosławnego, z kościołem anglikańskim, a także z innymi. Spotyka się z przywódcami protestanckimi i przekonuje ich, musimy być jedno. I cytuję Jana 17. Jakie trzy siły zjednoczą się przeciwko ludowi Bożemu w ostatnich dniach? I zobaczyłem trzy duchy nieczyste, jakby żaby, które wychodziły z paszczy smoka i z paszczy bestii i z ust fałszywego proroka. Mamy tutaj żaby, ponieważ są to zwierzęta nieczyste. Żaba łapie rzeczy swoim językiem, czyli słowami. Czytamy, że wychodzą do królów ziemi i na cały świat, aby ich zgromadzić na wojnę Armagedon. Tak jak w Starym Testamencie wróżka czyniła znaki i cuda dla Saula przed bitwą, w czasie której przyszedł na niego sąd. Zapanuje spirytyzm. Czy te tak różne organizacje kiedykolwiek skutecznie się zjednoczą? A są to duchy demonów, które czynią cuda i wychodzą do królów ziemi i na cały świat, aby ich zgromadzić na wojnę w wielki dzień Boga Wszechmogącego. Potem Biblia mówi, Jezus wtrąca jedno zdanie. Oto przychodzę wkrótce, czytaj moje słowo. A dalej, i zgromadził ich na miejsce zwane po hebrajsku Armagedon. Jakie skuteczne metody będzie stosować ta koalicja czasów końca? Stany Zjednoczone, katolicyzm i spirytyzm. A są to duchy demonów, które czynią cuda. Będą czynić znaki i cuda. Czy będą to prawdziwe cuda? Jezus powiedział, bądźcie świadomi, że przyjdą fałszywi prorocy i fałszywi Chrystusowie i będą czynić cuda. I czyni wielkie cuda, sprawiając, że nawet ogień zstępuje z nieba na ziemię na oczach ludzi, aby ich zwieść. Celem tych cudów będzie przekonanie wszystkich do szczerego i żarliwego prześladowania wierzących w Biblię chrześcijan. I będą to robić w imieniu Pana. W Ewangelii Jana 16 Jezus powiedział, nadchodzi godzina, że każdy, kto was
zabije, będzie uważał, że pełni służbę Bogu. Co sprawi, że Boży lud czasów końca nie ulegnie zwiedzeniu? Co stanowi nasze zabezpieczenie, dzięki któremu nie zostaniemy zwiedzeni w ostatnich dniach, przyjaciele? Będzie to Słowo Boże, tak mówi Pan. Do prawa raczej do świadectwa, oznacza to prawo i proroków, Słowo Boże. A jeśli nie chcą, niech mówią według tego Słowa, w którym nie ma żadnej zorzy. Nie chodzi tutaj o to, że jeśli 70% jest zgodne z Biblią, nie musimy martwić się o pozostałe 30%. W ostatnich dniach Bóg wzywa wszystkich ludzi, aby powrócili do wiary raz świętym podanej, wiary apostołów. Ma być to religia w całości oparta na Biblii. W czasie tego seminarium nawołujemy ludzi do wyjścia z Babilonu i stania się częścią ruchu Bożego. Nadszedł czas, żeby to poselstwo dotarło do ludu Bożego na całym świecie. Wyjdź z Babilonu, a doświadczysz obfitości życia, radości i błogosławieństw. Pan przygotuje cię na swoje powtórne przyjście. On będzie działał w tobie i przez ciebie. Dzisiaj Bóg wzywa ludzi do wyjścia z Babilonu. Wyjdźcie z niego, mój ludu, abyście nie wzięli z jego plag. Abyście już nigdy nie byli winni. Jezus mówi, mam inne owce, które znajdują się w Babilonie. To są jego owce, jego lud. On pragnie, aby każdy usłyszał jego głos i wyszedł. Nie chodzi tylko o to, aby wyjść z Babilonu, ale także o to, żeby wejść w ciało Chrystusa i stać się częścią jego ludu. Tak, chcę stanąć po stronie Bożej prawdy i stać się częścią jego ludu. Mam nadzieję, że w tych ostatnich dniach postanowicie dołączyć do Kościoła Ostatków. Zanim zakończymy, pomodlę się z wami. A potem zostańcie z nami, ponieważ za chwilę będziemy odpowiadać na wasze pytania. Ojcze w niebie, dziękujemy za moc i klarowność Twojego Słowa. Wiemy, że żyjemy w ostatnich dniach. Widzimy, że te wszystkie rzeczy wypełniają się na naszych oczach. Mamy świadomość, że czekasz, aby ludzie stali się częścią Kościoła, którego podstawę stanowi Jezus i Jego nauczanie. Modlę się, aby każda osoba, która nas słucha, miała odwagę, by zrobić ten krok wiary, tak jak Abraham, i wyjść z Babilonu do ziemi obiecanej. Błogosław każdego z nas, Panie. Dziękujemy i prosimy w imieniu Chrystusa. Amen. Za chwilę wracamy i będziemy odpowiadać na wasze pytania. Witajcie ponownie, przyjaciele, w programie Apokalipsa Teraz. Przyszedł czas na wasze pytania. Dostaliśmy od was naprawdę ciekawe i dobre pytania. Pastorze Doug, nie możemy już doczekać się, żeby na nie odpowiedzieć. Kilka z nich wyświetlimy na ekranie. Pytanie pierwsze. Czy królestwo szatana, zwane Babilonem, wywodzi się z wieży Babel? Myślę, że tak naprawdę wywodzi się jeszcze z czasów przed wieżą Babel. Z czasów Nimroda. Zanim dojdziemy do rozdziału 11, w genealogii czytamy o Nimrodzie i o tym, że początkiem jego królestwa był Babel. To pierwsza wzmianka na ten temat. Myślę, że wieża powstała po tym, jak zgromadził ludzi na jednym obszarze. Nawet po upadku wieży ludzie nadal mieszkali na tych terenach. Wiemy przecież o wielkich królestwach mezopotamskich. Wiele imperiów, o których czytamy w Biblii, znajdowało się na terenie dzisiejszego Iraku. Nasz syn stacjonował tam jako żołnierz piechoty morskiej w czasie I wojny w Zatoce Perskiej i widział ruiny Babilonu. Nie tylko w czasach Nabuchodonozora, ale również w czasach Ezechiasza z Babilonu wysyłano posłańców i jeszcze wcześniej. Wszyscy słyszeliśmy o Hammurabim, królu Babilonu. Ciekawe jest również to, że Stary Testament czasami jest określany jako historia dwóch miast. Mamy miasto Boże, symbolizowane przez Jerozolimę, i mamy wroga ludu Bożego, reprezentowanego przez Babilon. Na przestrzeni całego Starego Testamentu historia ciągle się powtarza. Żydzi trafiają do niewoli babilońskiej, potem zostają wyzwoleni i wychodzą z Babilonu. Nawet w Apokalipsie znajdujemy ten motyw. Jest to więc ciekawy temat, który przewija się przez całą Biblię, szczególnie w Starym Testamencie. Kolejne pytanie. Czy w ostatnich dniach ruch New Age odegra ważną rolę w konflikcie pomiędzy dobrem i złem? Powiedziałbym, że tak, ale najpierw powinienem chyba zdefiniować pewne pojęcia. Obecnie nie słyszymy już tak często wyrażenia ruch New Age, ale myślę, że chodzi tutaj o pewnego rodzaju mistycyzm, który ma miejsce w wielu kościołach. Idea medytacji, która wywodzi się z mistycznych religii wschodu.
Było to bardzo popularne w kręgach hipisowskich. Pamiętam, że w latach 60. i 70. wszyscy medytowali, wierzyli w reinkarnację i spirytyzm. Niektóre z tych zasad przeniknęły do chrześcijaństwa i myślę, że odegra to swoją rolę. Nie wiem, czy będzie określane właśnie w taki sposób, ale będzie to ważny ruch. Interesujące jest to, że w kierunku spirytyzmu zmierzają nawet kościoły protestanckie, odkładając na bok autorytet Biblii i skupiając się na pewnego rodzaju odczuciach czy doświadczeniach, które ją zastępują. Musimy być bardzo ostrożni. Jest to chrześcijańska forma New Age i spirytyzmu. Kolejne pytanie. Co oznacza werset z Apokalipsy 16:12? I wyschła jej woda, aby przygotować drogę królom od wschodu słońca. Czytamy. I wylał szósty anioł swoją czaszę na wielką rzekę Eufrat i wysłał jej woda, aby przygotować drogę królom od wschodu słońca. Słyszałem kiedyś w wiadomościach coś, co przyciągnęło moją uwagę. Podczas walk z państwem islamskim zamknięto tamę w górze rzeki w okolicach Bagdadu. Pasek wiadomości mówił, rzeka Eufrat wysycha. Przyprawiło mnie to gęsią skórkę. Pomyślałem, wow, to brzmi jak proroctwo biblijne. Oczywiście nie było to jego wypełnienie, ale myślę, że warto to zauważyć, ponieważ kraje w jej górnym biegu, takie jak Turcja i inne, pobierają z Eufratu bardzo wiele wody. Kiedyś można było pływać po niej statkiem. Obecnie nie jest to już możliwe. Rzeka wygląda jak zbiorowisko stojących zbiorników wodnych. Tak więc Eufrat naprawdę wysycha, ale nie o tym mówi Apokalipsa. Znamy historię nie tylko z zapisów biblijnych, tego co stało się z Babilonem i w jaki sposób upadł. Kiedy perski król Cyrus oblegał starożytny Babilon, w 5 rozdziale Daniela czytamy o piszącej na ścianie ręce. Ostatecznie przekierował rzekę Eufrat do wyschniętego jeziora. Normalnie płynęła ona pod murami Babilonu, ale wtedy jej poziom tak drastycznie spadł, że cały oddział żołnierzy perskich przeszedł pod murami. Otworzyli oni bramy miasta. Nikt w Babilonie nie spodziewał się przecież, że będą nurkować pod wodą. Otworzyli więc bramy miasta i wojsko dostało się do środka. Tak więc osuszenie tego miejsca, osuszenie Eufratu, oznaczało upadek Babilonu. W Apokalipsie czytamy, że wyschła jej woda, aby przygotować drogę królom od wschodu słońca. To tak jak Cyrus i Dariusz w Starym Testamencie. Biblia mówi, że królowie wschodu, czytałem o tym dzisiaj rano w księdze Ezechiela, oznaczają Pana, światło wschodu. Królowie wschodu symbolizują więc nadejście Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego i ostateczne uwolnienie. Poza tym, jak wspomniałeś podczas wykładu, w Apokalipsie 17 czytamy, że wody symbolizują ludy, tłumy i narody i języki. Tak więc wyschnięcie rzeki Eufrat oznacza również wycofanie poparcia, które Babilon będzie otrzymywał w ostatnich dniach. Ludzie zdadzą sobie sprawę z tego, że zostali oszukani i wycofają swoje wsparcie, co przygotuje drogę do jego upadku. Kulminacją tego będzie powtórne przyjście Chrystusa. W zasadzie wyschnięcie wód stanowi zwiastun upadku Babilonu. Mamy kolejne pytanie. W 1798 roku Kościół katolicki otrzymał śmiertelną ranę. Czy jest jakieś proroctwo, które mówi o tym, że odzyska on swoją moc i siłę? W rozdziale 13 czytamy o tym, że śmiertelna rana została uleczona i cały świat będzie oddawał pokłon bestii. Mamy więc tutaj zapowiedź tego, że rana zostanie wyleczona. W rozdziale 17 widzimy, że bestia żyje i ma się dobrze. Chodzi tutaj również o to, co będzie miało miejsce w ostatnich dniach. Apokalipsa 19 mówi o tym, jak Jezus przychodzi, aby sądzić Babilon. W Apokalipsie 18 czytamy o upadku Babilonu. Skoro więc ma znowu upaść, musiał wcześniej znowu powstać. W czasie wykładu wspomniałeś zarówno o zadaniu śmiertelnej rany, jak i o jej wyleczeniu. W 1929 roku papiestwo stało się niezależną siłą polityczną, najmniejsze królestwo na ziemi. A teraz, jak widzimy wszędzie w wiadomościach, Watykan rośnie i zdobywa coraz większy wpływ na świat. Tak więc rana jest na najlepszej drodze do wyleczenia. Jeszcze nie nastąpiło to całkowicie, ale wszystko do tego prowadzi. W
Watykan, czyli państwo, w którym mieszka około 1000 osób, 0,5 km2, a oddziałuje na cały świat. Jest oczywiście Liechtenstein, ale to państwo nie ma wielkiego wpływu na to, co dzieje się na świecie, a papież tak. Skąd możemy wiedzieć, że mamy Ducha Świętego w naszych sercach? Jezus powiedział, po owocach ich poznacie ich. Jeśli widzisz owoce w swoim życiu, wiesz, skąd one pochodzą. Jezus powiedział, bo nie zbierają fig, ścierni. Jeśli więc masz ścierniste serce, nie rodzisz fig, a raczej osed. Zaczynasz dostrzegać owoce Ducha w swoim życiu. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, wstrzemięźliwość, łagodność. Możesz zapytać swoich sąsiadów, czy uważają, że masz Ducha Świętego. Pewnie powiedzą ci prawdę. Zapytaj współmałżonka, ale znajdź odpowiedni moment, żeby to zrobić. Następne pytanie. Dlaczego proroctwa biblijne nie wspominają o Chinach, chociaż jest to tak wielki kraj? Ty i ja od zawsze uwielbiamy czytać najróżniejsze książki historyczne. Obecnie właśnie kończę książkę o przygodach Marco Polo. Wow, Chiny to ogromny kraj i był taki przez całe wieki. W czasie dzisiejszego wykładu wspomniałem, że kraje, o których mówią proroctwa, miały lub mają wielki wpływ na lud Boży. Biblia czyni wzmiankę o Chinach, kiedy Jezus mówi, że mamy głosić Ewangelię wszystkim narodom i językom. Jest to jeden z języków i narodów. Jedną z najpopularniejszych stron internetowych Amazing Facts jest ta w języku mandaryńskim, czyli strona chińska. Kościół chrześcijański gwałtownie rozwija się w Chinach, pomimo mających tam miejsce prześladowań. Wiemy o tym z pierwszej ręki. Kolejne bardzo dobre pytanie. Co powinienem zrobić, jeśli jestem letnim chrześcijaninem? Co mówi Jezus w Apokalipsie 3? Pokutuj. Chciałbym, żebyś był gorący albo zimny. Gorący albo zimny nie oznacza zbawiony lub zgubiony. Gorący oznacza, że masz kontakt z Bogiem, odczuwasz entuzjazm, pracujesz dla Pana, jesteś gorliwy. Zimny oznacza, że cały czas pozostajesz na poziomie pokuty i poszukiwania Boga. On może działać w każdych warunkach. Jeśli jednak myślimy, że wszystko jest w porządku, a tak naprawdę nie jest, wtedy mamy problem. Kiedy ktoś myśli, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, Bóg nie może działać w jego życiu. On chce, żebyśmy kupili u niego złoto, maść na oczy i białe szaty. Symbolizuje to miłość, oczy otwarte przez Ducha Świętego i przyjęcie sprawiedliwości Chrystusa. Inaczej mówiąc, prawdziwe doświadczenie nawrócenia. Możesz osiągnąć to poprzez słowo, które cię przekonuje. Istota sprawy leży w tym, że kochamy Go, ponieważ On pierwszy nas umiłował. Jeśli więc pragniesz się nawrócić i naprawdę Go pokochać, musisz Go poznać, a poznajesz Go przez Jego Słowo. Jeśli spędzasz czas na rozmowie z Panem w modlitwie, pozwalasz Mu mówić do ciebie przez Jego Słowo. Zobaczysz, jak twoje doświadczenie nawrócenia pogłębi się. Czy diabeł potrafi czytać w moich myślach? Nie. Najwięcej, co może osiągnąć w tej kwestii, to podobnie jak każdy z nas, kiedy znamy kogoś na tyle dobrze, że potrafimy powiedzieć, co ta osoba myśli na dany temat. Myślę, że tak samo jak Bóg ma swoich aniołów, diabeł ma demony, które są przypisane do poszczególnych osób i znają ich słabości. Kiedy przychodzi pokusa, mogą po mimice i mowie ciała ocenić, czy mają szansę powodzenia, ale nie potrafią czytać naszych myśli. W Biblii są 3 albo 4 miejsca, w których czytamy, że tylko Bóg potrafi czytać w ludzkich sercach. Jedno z nich to 1 Królewska 8:39. Bo Ty sam znasz serca wszystkich synów ludzkich. Jezus wiedział, co jest w człowieku. Ewangelia Jana 2. Tylko Bóg wie, co dzieje się w Twoich szarych komórkach. Patrząc na wszystko, co dzieje się dzisiaj na świecie, w jaki sposób mogę przezwyciężyć niepokój? Chrystus oferuje Ci pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Kiedy wiesz, że Twoje grzechy zostały przebaczone, że On ofiarowuje Ci dar życia wiecznego, że dopóki kierujesz na Niego swój wzrok i się Go trzymasz, On nigdy Cię nie opuści, nie masz się czego bać, bez względu na to, co dzieje się na świecie. Padnie u Twego boku 1000, a 10 000 po Twojej prawej stronie, ale tylko na własne oczy to zobaczysz, i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. Psalm 91. Po prostu masz pokój i wiesz, że Duch Boży otoczy cię swoimi ramionami. Możesz spać spokojnie jak dziecko, bo twoje życie jest w Bożych rękach.
Być może należy tutaj krótko opisać tło tych wydarzeń. Co stało się z córką Jeftego? Biblia opowiada historię pewnego sędziego o imieniu Jefte. Zanim udał się na wojnę z Midianitami, złożył pewną przysięgę. Panie, jeśli dasz mi zwycięstwo w tej bitwie, wtedy to, co wyjdzie z drzwi mego domu naprzeciw mnie, ofiaruję to na całopalenie. W społecznościach wiejskich, kiedy ludzie wracają do domu, ja miałem kozy i gdy wracałem, one wszystkie wybiegały mi na spotkanie. Na farmach są owce, kozy i inne zwierzęta. Prorok Natan opowiedział Dawidowi historię rodziny i jej owieczki. Zwierzęta wybiegają na spotkanie, bo chcą dostać coś do jedzenia. Razem z pastorem Rossem odwiedzaliśmy pewną osobę i zaczęła gonić nas krowa. Myśleliśmy, że chce nas zaatakować. Nie, ona myśli, że macie coś do jedzenia. Jefte pomyślał, że kiedy wróci do domu po zwycięskiej bitwie, naprzeciwko wybiegnie mu jedno ze zwierząt, ale jego córka była pierwsza. Jefte wykrzyknął: ach, moja córko, bardzo mnie zasmuciłaś. Dziewczyna odrzekła: ojcze, zrób tak, jak obiecałeś. Pożegnała się więc ze swoimi przyjaciółkami, a potem Jefte zaprowadził ją do świątyni i poświęcił jako żywą ofiarę dla Pana. Nie spalił jej. Biblia mówi, że każdy pierworodny był poświęcony dla Pana. Bóg nie aprobował ofiar z ludzi. Czytamy, że każdego roku schodziły się córki Izraela, aby przez 4 dni w roku rozmawiać z córką Jeftego Gileadczyka. Tak samo jak matka Samuela po tym, jak oddała go do świątyni, co roku przychodziła w czasie świąt i przynosiła mu nową szatę. W Nowym Testamencie czytamy o Annie, która od śmierci męża służyła Bogu w świątyni. Córka Jeftego nigdy nie wyszła za mąż, więc Jefte nie miał potomków, ponieważ było to jego jedyne dziecko. Była to więc prawdziwa tragedia. Została poświęcona, żeby służyć Bogu. Stąd właśnie katolicy zaczerpnęli pomysł, żeby zakonnice nie wychodziły za mąż. I kolejne pytanie. Mam 10 lat i zawsze zastanawiałem się, czy król Nabuchodonozor zmienił swoje złe postępowanie i czy będzie w niebie. Tak i tak. To naprawdę wspaniałe, a czytamy o tym pod koniec 4 rozdziału Księgi Daniela. Mam nadzieję, że osoba, która zadała to pytanie, zajrzy do tego fragmentu. Nabuchodonozor był bardzo pyszny, ale Bóg nauczył go pokory. Przez 7 lat król żył i zachowywał się jak zwierzę. Pod koniec tego czasu Bóg sprawił, że powrócił mu rozum. Nabuchodonozor stwierdził: teraz oddaję cześć jedynie Bogu niebios. On może ustanawiać albo obalać królów. W duchu proroctwa przeczytałem, że stał się nawróconym człowiekiem. Kolejne pytanie. Czy chrześcijanie powinni robić sobie tatuaże? Księga Kapłańska 19:18. Nie czyńcie sobie nacięć na ciele, po zmarłej osobie i napisów. Księga Kapłańska 19:28. Problem polega na tym, że obaj czytamy zarówno Księgę Króla Jakuba i Nową Biblię Króla Jakuba. I czasami użyte w nich słowa są trochę inne. Kiedy więc szukasz w tej drugiej, używając języka tej pierwszej, nie znajdziesz. Czasami komputery nie dają rady, to wina komputera. Ostatnie pytanie na dzisiaj. Wybierzmy coś ciekawego. W jaki sposób możemy odróżnić prawdziwego i fałszywego proroka? O, dobre pytanie. Przede wszystkim prorok musi prowadzić życie zgodne ze Słowem Bożym i nie mówić nic, co jest przeciwne Słowu Bożemu. Jeśli coś zapowiada, to się spełnia. Mojżesz powiedział: jeśli proroctwo się nie spełnia, nie jest to prawdziwy prorok. Poza tym prorok jest pokorny. Jeśli przed wypowiedzeniem proroctwa prosi cię o numer karty kredytowej, prawdopodobnie jest to fałszywy prorok. Nie musisz płacić prawdziwemu prorokowi za przepowiednie. Mamy przykład dwóch proroków biblijnych, którzy nie dbali o to, czy im zapłacono. Ta jedna rzecz od razu wyeliminuje nam większość fałszywych proroków. Pastorze Doug, przypominamy naszym przyjaciołom o kolejnym spotkaniu, bardzo ważny temat. Tak, będziemy mówić o babilońskim bufecie. Przyjaciele, zdradzimy wam sekret, w jaki sposób można przesunąć swój pogrzeb. Myślę, że odczujecie ogromne błogosławieństwo, a także trochę się uśmiechniecie. Nie jest za późno, żebyście zaprosili również waszych przyjaciół. Do zobaczenia na następnym wykładzie z serii Apokalipsa Teraz.